Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Dokończymy sobie puszkę kolekcjonera. W pierwszej części trafiliśmy trzy piękne karty zastęp, karty limitowane, m.in. Lewandowskiego i Fischera. Był też Robben. Robben jest taką dosyć częstą kartą, natomiast Fischer i Lewandowski wskakują nam w fanboxingach troszeczkę rzadziej. Z kart dobrych, z kart zastęp w zasadzie nie było nic. Mieliśmy tylko Keyplayera, mieliśmy Mastery, Montuacza, jednego takiego gościa z Borussii. Trafiliśmy sobie jednego fansa, no i Brek Kadabre na International Star. W zasadzie to wszystko. Mam nadzieję, że te 5 saszetek no, troszeczkę rozbuja nam unboxing. Mam nadzieję, że to sprawi, że ta puszka naprawdę, naprawdę nie będzie przekleństwem. Bo jeżeli tak, weźmiemy młotek, puszkę rozbijemy i szybko o niej zapomnimy. Oczywiście żart, mały żart. Bonucci z Juventusu nam tam wskoczył. Karim Benzema. Zobaczcie, jaka nędzna na razie saszetka Silva. I na koniec trafiamy sobie Chambersa. Callum Chambers, chyba tak. Zawodnika Arsenalu. Na karcie Rising Star oczywiście. Saszetka numer 2. Kolejna saszetka. Zobaczymy, co tym razem trafimy. Mam nadzieję, że będzie to coś lepszego. Mamy tutaj Lama na początek. Lama na zwykłej karcie. No rzadko się to zdarza w edycjach wydawanych przez Panini. No niestety tym razem Lam nie zasłużył na nic więcej niż kartę bazową. Gonzales. Dżegojew. Chyba tak. Oj, tutaj jakiś trudny zawodnik. Mamy Drexlera i na koniec mamy kolejnego mastera. No zobaczcie, jaka padaka. Padaka, dosłownie padaka. Szkoda, że nie mam nożyczek nasza, bo mi to wszystko pochlasta, pociął, bo tak nie może być. Saszetka numer 8, w zasadzie numer 3 i 8. Jordi Alba. Uhoho. Halsti. Schalke. Oj, coś tam się nam kroi. I no dobra, w końcu coś lepszego. I to jest One to Watch, i to jest Neymar One to Watch. Dobra karta, chyba najlepsza na razie w rozdaniu tej puszki, tego unboxingu, z tego względu, że no w zasadzie pozostałe karty naprawdę, naprawdę szału nie robią. Nie ma żadnego dubla, nie ma żadnej legendy, nie ma nawet Game Changera, no kurczę, no dosłownie szok. Schmelzer. Kaja. Chamberlain, Kabaye, chyba tak. I zobaczcie, Iker Casillas, niestety to jest moja powtóra, tak? Ty, czekajcie chwilę. Casillas, brakuje mi jednego eksperta, czy też ciebie mi brakuje, czy nie? Casillasie. czekajcie. Mam go, kurde, już myślałem, sorry, że rzuciłem albumem. Ostatnia saszetka. No teraz albo nigdy. Nasri. Henderson. Hazard. Moskwa. Royce. I Sanchez. Alexis Sanchez na karcie One to Watch. Powiem szczerze, nie? Kasa wywalona w błotko. Po tym jak w tej puszce było super, tak w tej puszce jest masakra, dosłownie poza lewym, poza Fischerem, no nie ma nic, no jest jeszcze Neymar, jest jeszcze jakiś Casillas, to znaczy nie jakiś, no dobry, chcąc nie chcąc, dobry bramkarz. Mamy tutaj jakieś takie naręcze, jakichś takich masterków, mamy tam tutaj jednego Internationala, szału nie ma, mam nadzieję, że ta puszka zmieni moje nastawienie do zakupów smyku, bo na razie jestem anty. Dzięki za oglądanie tego filmu, już teraz zapraszam was na kolejny. Pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć!